Syn w 2007 roku został złapany pod pubem, kiedy wychodził z kolegami po imprezie i został skontrolowany, miał przy sobie 0,5 grama marihuany i został za to skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Grzywny, dozór kuratorski oraz podjęcie terapii. Następnie po roku syn został złapany ponownie po rewizji na komendzie, gdzie znaleziono jakieś paprochy marihuany, takie listki, bo nie miał przy sobie żadnych gramów. Został przewieziony do domu i tam w domu znaleziono 2 gramy marihuany. Drugi wyrok to były 4 miesiące, też w zawieszeniu na 2 lata, grzywna, dozór kuratorski. Ten drugi wyrok odwiesił pierwszy wyrok. W związku z tym syn został zobowiązany do stawienia się w więzieniu na 6 miesięcy. W Polsce za takie przestępstwa 6 miesięcy się dostaje za znęcanie się nad zwierzętami, za jakieś rozboje, a tutaj za posiadanie 0,5 grama marihuany. Dziesięć lat temu uchwalając, mówiąc w skrócie, bardzo restrykcyjne prawo antynarkotykowe, wprowadzając penalizację za posiadanie najmniejszej liczby narkotyków, twierdzono, że to umożliwi walkę z handlarzami narkotyków. Wbrew temu, co twierdzono, główną ofiarą tej ustawy padli ludzie zażywający narkotyki, ludzi, których trzeba leczyć, którym trzeba pomagać. Natomiast handlarze mają się świetnie. Policja zamiast ścigać gangsterów, no ściga młodych ludzi, którzy gdzieś tam sobie popalają marihuanę. Lub też ściga osoby, które są głęboko uzależnione. I ponieważ są głęboko uzależnione, mają przy sobie substancję psychoaktywną. A to chyba nie o to chodzi. Nie taka jest rola państwa. Rola państwa jest taka, według mnie przynajmniej, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo. Więc tak naprawdę policja powinna być najbardziej zainteresowana tym, którzy czerpią z tego poważne zyski. Ilości narkotyków, które są ujawniane przy tych osobach, są niewielkie, czyli nie przekraczają na ogół 3 gramów. I to dotyczą przede wszystkim marihuany, a więc używki, która jest najmniej szkodliwa ze wszystkich zakazanych dzisiaj substancji. To pokazuje, że przepis artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ogóle nie spełnia żadnych funkcji, dla których go wymyślono i jak najszybciej powinien ulec zmianie. Każdego roku, mogę jeszcze dodać, że każdego roku, wiemy już to dzisiaj, na karę pozbawienia wolności skazywane jest 9 tysięcy ludzi za posiadanie narkotyków. Natomiast aż 20 tysięcy ludzi słyszy jakąkolwiek karę za ten czyn zabroniony, a wielokrotnie więcej jest pod pretekstem poszukiwania narkotyków zatrzymywanych i poddawanych upokarzającym kontrolom osobistym. Mimo tak restrykcyjnego prawa, Polska jest jednym z największych tranzytowych krajów, przez które przechodzi heroina na zachód. W Polsce jest w chwili obecnej 82 tysiące osób w więzieniach, z czego 1600 odbywa karę za posiadanie narkotyków. Kto za to płaci? Oczywiście my, podatnicy, społeczeństwo. Państwo polskie płaci za obsługę paragrafu 62 ustawy antynarkotykowej 80 milionów złotych rocznie. Moje podatki idą na zatrzymanie osoby ze śladową ilością czegoś, wydanie na badania toksykologiczne, przetrzymanie tej osoby 48 godzin, nakarmienie, wypuszczenie, wypełnienie papierów itd., itd. No mija się z celem. Skutkiem społecznym negatywnym jest to, że ci młodzi ludzie, bo z reguły są to młodzi ludzie, zostają wyrwani na kilka miesięcy ze struktur, w których funkcjonują, ze szkół, ze studiów, z pracy. Nie wiem, jak zareagują pracodawcy na młodego, powracającego z więzienia człowieka. Jeżeli ci młodzi ludzie mają służyć społeczeństwu, to nie może być tak, że oni wychodzą z więzienia sfrustrowani, napełnieni agresją, rozgoryczeni, że państwo złamało im życie. Dlaczego ja nie uważam osób używających narkotyków za przestępców? Bo używając substancji zmieniających świadomość, nikt z tych użytkowników nie ma na celu działania na szkodę społeczeństwa. Ani nie ma zamiaru zrobić przewrotu politycznego, nie ma zamiaru naruszyć zasad ekonomii państwa. Czyli nie są to osoby antyspołeczne, tak jak uważamy, postępują przestępcy. Ja uważam, że w Polsce obowiązująca w tej chwili ustawa o zapobieganiu
narkomanii jest jedną z najbardziej surowych i niesprawiedliwych ustaw, jaka kiedykolwiek istniała. To buduje te statystyki policyjno-prokuratorskie. Policja przyznaje, że rynek narkotykowy w ciągu 10 lat rozwinął się fantastycznie w Polsce, w cudzysłowie oczywiście. Ustawa ta nie zrealizowała celów, które miała zrealizować, chyba że cele były inne. Bo coś takiego też możemy podejrzewać, gdyż przestępstwo narkotykowe w Polsce jest to przestępstwo fantastyczne. Dlaczego? W momencie wykrycia sprawcy, stwierdzenia przestępstwa, mamy już wykrytego sprawcę. Dlatego paradoksalnie policja, no, jeżeli chce sobie poprawić statystykę, to wystarczy, że pojedzie w miejsce, w którym zbierają się narkomani, zgarnie ich i już idzie do góry. Teraz mam wrażenie, że chyba jest taki moment na to, żeby przyjąć, że posiadanie niewielkiej ilości narkotyku na własne potrzeby nie powinno być penalizowane. Młody człowiek wchodzący w życie dostaje wyrok. I to jest straszne. Ja wiem, że nieuchronność kary jest czymś ogromnie ważnym, bo to ono świadczy chyba o zupełności prawa. Właśnie jak mówimy, że to jest kwestia kary, która musi być nieuchronna. Ale w przypadku takich młodych ludzi, którzy bardzo często ze względu na głupotę czy pewne zaniedbania społeczne decydują się na wejście w jakieś psychotropy, czy to są narkotyki, już takie bardziej poważne, no, zaczyna się ogromny problem i no, więzienie, przyznam szczerze, ja nie wiem, żeby było taką, nie słyszałam o tym, żeby było taką świetną szkołą życia dla 18 czy 19-letniego, prawda, 20-paroletniego człowieka. Tam się dużo dowie, w związku z tym myślę, że trzeba się zastanowić właśnie, jakie są te skutki społeczne, czy te koszty, w którą stronę są gorsze, czy takie właśnie nieprzystosowanie młodego człowieka, czy wejście w te struktury więzienne, nauczenie się tego rzemiosła więziennego, zrobić z takiej osoby lepszego człowieka. Mnie jako matce przyświeca hasło leczyć, a nie karać. Leczyć, a nie karać przede wszystkim. Żebyśmy my jako rodzice i my jako polskie społeczeństwo mieli radość i mieli korzyści z tych młodych ludzi, którzy obecnie w tej chwili są skazywani i siedzą w więzieniach. Wołam o humanizację, o urealnienie, o to, żeby prawo działało zgodnie z zasadami terapii czy pedagogiki. Powinniśmy zaprzestać karania za posiadanie narkotyków i skupić się na tych osobach, które udostępniają znaczne ilości narkotyków, produkują je bądź przemycają za granicę, bądź też handlują nimi na dużą skalę. W ramach głosu opozycji domagam się depenalizacji. To trudne słowo, ono oznacza, domagam się tego, żeby zdjęto karę z tytułu używania substancji zmieniających świadomość. Czyli żebyśmy przestali w tym zapisie prawnym traktować użytkowników narkotyków jako przestępców. Wydaje się, że jesteśmy po 10 mniej więcej latach działania tej ustawy w takim momencie, że zaczynamy przyglądać się jej skuteczności i chcemy wiedzieć, czy nie byłyby skuteczniejsze inne metody albo trochę zliberalizowania tej ustawy. Między innymi do Sejmu wpłynął projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który dotyczy właśnie kar za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków i ten projekt zakłada umorzenie postępowania w przypadku, jeżeli ta sytuacja posiadania nie była szkodliwa, czyli ilość narkotyku była niewielka, nie był to jakiś groźny narkotyk, a złapany na tym przestępstwie zwykle gimnazjalista czy licealista obiecuje poprawę. No z pewnością konieczna jest depenalizacja posiadania ilości na własny użytek niewielkich ilości. Na pewno trzeba wprowadzić tabelę określającą wartości graniczne, tak żeby to prawo mogło być skutecznie wdrożone. Chciałabym, żeby ta dekryminalizacja posiadania narkotyku była zastosowana jak najszybciej. W tej chwili około 80 milionów złotych, czyli jest to ogromna suma i gdyby ona była wydawana w inny sposób, czyli ta polityka nasza
antynarkotykowa szłaby w innym kierunku, czyli wydawanie przynajmniej części tych środków na leczenie, profilaktykę, redukcję szkód, właśnie występowania zjawiska narkomanii, no by byłoby znacznie lepiej, bo to już nie myśmy przerobili, tylko inne kraje. Patrz Szwajcaria, patrz Portugalia. Także wydaje mi się, że nie możemy wyważać drzwi tam, gdzie już ich nie ma. Musimy trochę brać przykład i mam nadzieję, że tak się stanie, że mnie nie chodzi o to, żeby depenalizacja była równoznaczna z legalizacją narkotyków. Absolutnie nie o to chodzi. Dla mnie oczywiście koniecznością jest depenalizacja posiadania miękkich narkotyków na swój własny użytek. Nie mam co do tego wątpliwości. I tutaj potrzebne są działania co najmniej dwa. Po pierwsze zmiana prawa w tym zakresie, a po drugie no działania o charakterze społecznym. Uświadomienie, cała akcja informacyjna, że tego rodzaju rozwiązanie to nie jest dawanie młodym ludziom miękkich narkotyków, tylko jest to skuteczny sposób właśnie, żeby nie uzależniali się od narkotyków. Narkotyki brałam przez 14 lat, a następnie uczestniczyłam w programie metadonowym przez 10 lat i z bardzo dużym sukcesem, z bardzo dużym skutkiem, dlatego że jestem teraz osobą, która od 8 lat pracuje, nie zażywam żadnych substancji, płacę podatki. I uważam, że jest to bardzo dobry sposób na wyjście z nałogu. Trzy osoby, które są tutaj na muralu, trzy kobiety, które leczą się z uzależnienia właśnie za pomocą leczenia metadonowego, są świetnym przykładem na to, jak z nałogu można wyjść, będąc wspomaganym farmakologicznie, jak wróciły do swoich ról, tak, matek, żon, są mocno zaangażowane społecznie. I myślę, że to jest fajny przykład tego, że jeżeli zainwestujemy w ludzi, jeżeli ich będziemy wspierać w tych ich próbach leczenia, no to potem mamy takie świetne przykłady. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Więcej informacji na stronie www.politykanarkotykowa.pl.